Z napisem Sexually deprived for your freedom. Okej, okay. jest dużo memów i żartów z tego, że żony żołnierzy ich zdradzają, kiedy oni są na misji, ale nie wiedziałam, że one się same tak wystawiają na te żarty. Sexually deprived for your freedom, dlaczego chcesz, chciałabyś mieć to na kubku? Wyobrażasz sobie, że nie wiem, idziesz ze swoim kubkiem na wodę na, na zebranie w szkole. I tam jest napisane Sexually Deprived for your freedom? Czy to jest ta. Czy to jest ta nieskrępowana wolność seksualna, o której pisała Magdalena? Czyż to jest świat, o który walczy, żeby military wives mogły chodzić z takimi kubkami do pracy? Do pracy jako pielęgniarka, nie oszukujmy się. <laughs> Sexually Deprived for war crimes. To, to robiłabym naklejkę was it worth it i naklejała wszystkim laskom z tym kubkiem <grym> albo miałabym po prostu swój kubek z napisem was it worth it bitch <grym> nie wiedziałabym, nie wiedziałbym czy ją przeprosić czy co, pisze Marcelek klamur jak to nie wiesz co, mówisz thank you for your service chodzi o tak zwane military wives Czyli żony amerykańskich żołnierzy, które z jakiegoś powodu lubią o sobie mówić dependas. Czyli dependa to ktoś zależny jakby od tego żołnierza, z tego co rozumiem, jego rodzina. Często w konserwatywnym amerykańskim modelu jest tak, że żołnierz no, pracuje jako żołnierz, a jego żona zajmuje się domem, tak. I jest to według wielu z tych żon równie ważna rola jak tego żołnierza, który przecież jest bardzo ważny w Stanach. Ich kult weterana tam jest niesamowicie silny wciąż. I, I wiele z tych żon uważa, że należy im się co najmniej taki sam szacunek, jak ich mężom, za służbę dla kraju, i one też pełnią służbę dla kraju. Bo zajmują się domem tego żołnierza, żeby on mógł w spokoju walczyć. O, o wolność, tak? Narcyza dziękuję za suba. Więc on sobie tam może w spokoju walczyć, bo ona zajmuje się jego domem. Chyba w ogóle mieliśmy jakiegoś donata, który z jakiegoś powodu nie został przeczytany przez nasz pan głos, który zwykle czyta donejty, i tak, była to Misia, która wysłała 5 złotych pisząc Hejka, ostatnio cię znalazłam na YouTubie i mega cieszę się, że są takie osoby jak ty. Dziękuję! Skoro mamy już trochę znaków, czy usłyszymy jakiś suchar, nie, to powiem, że nie spałam od 30 godzin i podczas pisania tego czuję się jakbym rosła. Misia, wszystko okej? Okay? Czujesz się jakbyś rosła. To, słyszałam, że to ma swoją nazwę to się nazywa Alice in Wonderland Syndrome chyba? Syndrom Alicji w Krainie Czarów? I to jest faktycznie rzecz, która się dzieje przy migrenach i najwyraźniej, kiedy nie śpisz od 30 godzin, misia, proszę, idź spać. I ja nie wiem, czy w tym stanie powinnam przyjmować od ciebie pieniądze, ale ponieważ jest to piątek, to umówmy się, że... że jest mam to, mam nadzieję, strata, którą w razie czego jesteś w stanie ponieść, <laughs> podejmując nieracjonalne decyzje po 30 godzinach bez snu. Okej, okay, mam nadzieję, że może moje omawianie artykułu Magdaleny czyż pomogło ci zasnąć. Nie jest to temat, który najbardziej koi nerwy, ale może, może mój <noise> może mój sam wkurwiony głos, bez względu na treść, był dla ciebie w jakiś sposób kojący, dobranoc Misia, słodkich snów w każdym razie. Wracając do Dependas. Dependas uważają, że należy im się co najmniej taki sam szacunek jak ich mężom za to, że zajmują się ich domem w czasie, kiedy oni walczą o naszą wolność, naszą też oczywiście. Amerykanie często uwielbiają, kłócąc się z Europejczykami w komentarzach, wypominać im, że na zmianę, gdyby nie my, to mówilibyście po niemiecku albo po rosyjsku. No i często te dependas każą wręcz do siebie zwracać się tytułem, stopniem, przepraszam, stopniem wojskowym swojego męża. Jest to bardzo śmieszne. Jest to cały Całe środowisko. Fenomen. Posłuchajmy, tu jest dziewczyna, która bardzo fajnie o tym opowiada na TikToku. Nazywa się The Sweetest Dependa. Tak jak widzicie, Dependa w komentarzach. Tak samo jak ich mężowie, tak samo one służą jako Wives of Military Members i dużo poświęcają. No, nie, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Nie twierdzę, że ogarnianie domu to nie jest praca. Jeżeli ktoś to robi na pełen etat i zajmuje się tym w pojedynkę zupełnie, to jak najbardziej, należy się za to docenienie i szacunek. Niemniej, wiem jakąś skalę, to nie jest to samo, co. Nie jest to samo, co bycie żołnierzem. Nie jest to samo, co strzelanie do ludzi. Nie to, żeby miał jakiś olbrzymi szacunek do amerykańskich żołnierzy, u umówmy się. Wiele z nich brało udział w okropnych zbrodniach wojennych. I, i, I wiele z nich ma kompletnie wyprane mózgi przez amerykańską propagandę. Nie zmienia faktu, że zajmowanie się domem nie jest tym samym, co strzelanie do ludzi i, i, i bycie ostrzeliwanym przez ludzi. Tak. To, to dokładnie ten sam fenomen, kiedy mnie nazywają, kiedy mnie nazwali żoną dyrektora. Dyrektorową. Niko Demon pisze: "Ja chyba bardziej szanuję te żony, bo ich praca jest przynajmniej użyteczna, a nie to co bycie jakimś żołnierzem". No, tylko że to tym bardziej nie powinniśmy ich obrażać, zwracając się do nich stopniem wojskowym. No it isn't. Yes, there are sacrifices, but it is not comparable to serving whatsoever. KB, felon, man. I just want to marry a soldier to be honest. Contract shit. You can have the BAH and all that. I just need a little money on my books when I get locked up. I got two weeks to get married, let me know. I'm straight, but if I gotta marry a dude, I don't care. Get you a house to party in. Army wife, don't confuse your rank with my Okay, to poprzednie mam, że nie było Was bardzo dependent, ale było dość zabawne. <laughs> Bartek pisze, że sprzątanie w domu to jest dokładnie to samo, co bycie pod ostrzałem, tu honest. I wierzę, Bartek, że dla ciebie jest. <grym> Byłam u ciebie i wierzę, że dla ciebie jest. <grym> Ale może niewystarczająco, bo może lepiej by szło, gdyby stał ktoś nad tobą z nerwganem i dosłownie do ciebie strzelał. Myślę, że warto przetestowania. Okej, okay, tu mamy bluzę z napisem Army Wife. Don't confuse your rank with my authority? Co jest? Czyli... Okay, sama bluza z napisem Army wife jest dość... dość yikes. Ale ten podpis, że Don't confuse your rank with my authority? W sensie, że moje, mój autorytet jako żona żołnierza jest większy niż jakakolwiek twoja ranga oficerska, jak rozumiem. Ajajaj. My authority. United States Coast Guard Ant. I cannot imagine making my knees. <laughs> Okej. Okay. To już nawet nie jest military wife. To jest United States States Coast Guard ant. To jest ciotka kogoś, kto jest. W straży przybrzeżnej. Dobrze tłumaczę, dobrze rozumiem. <laughs> o, Jezu, jest jakaś polska grupka żona marynarza. O mój Boże! Czy mogę zostać córką? pani żyje, więc czuję się ogólnie dobrze. Misia, dzięki za update i dzięki za piątka. Słuchajcie, Misia ma się ogólnie dobrze. Dała nam znać. Ok, następnym razem totalnie zgłębimy grupkę żona marynarza. Muszę zrobić dokładniejszy research tam. Wejdę tam jako córka byłego marynarza. Myślę, że są jakieś specjalne grupki dla córek hydraulików, są jakieś tytuły, które nam się należą, ale naprawdę, to jest naklejka United States Coast Guard and ciotka. Ciotka stra. Ciotka gościa ze straży przybrzeżnej. Nie, nie wytrzymam. Kto wymyślił tę naklejkę? Kto ją wydrukował? Kto ją nakleił na swój samochód? It's your nephew's job, my personality. My are... Tak, dlaczego praca twojego y, siostrzeńca jest całą twoją osobowość? Dlaczego to jest coś, czym się identyfikujesz? Jak bardzo musi nie być w twoim życiu kompletnie nic innego, żeby to stało się tym, czym chcesz, żeby ludzie. Że tak cię ludzie mają identyfikować. Ale siostrzeniec musi być dumny, myślicie? A może trochę jednak y, jest zażenowany tym, że. Y, wiecie, jest to trochę stolen valor. Jak to będzie po polsku? Mamy w ogóle takie wrażenie, czy to jest element kultu weterana w Stanach? Coś takiego jak stolen valor, kiedy ktoś się podaje. Za, za żołnierza albo za weterana, kiedy nim nie jest. Czy to nie jest tak, że może, że może ciocia robi to samo z chwałą swojego <grymnie> siostrzeńca? <grymnie> nie projektuj swojego wstydu na żołnierza? Okej, okay, przepraszam. Nie będę projektować swojego cringe'u na innych. Ukradziona chwała, <grymnie> ukradziony słak. <swag. grymnie> Słucham kolejnych propozycji polskiego tłumaczenia. Larpowanie weterana. Hmm. Straż przybrzeżna w hierarchii wojskowej to chyba jakieś lamusy. Nie chciałam tego mówić, ale też mi się tak wydaje. Ale nic nie wiem, więc jak coś, to nie ja to powiedziałam. <grywania> Melania, gdyby Adam pracował w straży przybrzeżnej. <grywania> Zrób sobie naklejkę ciocia Twitch czatu. Yy, nie, bo mam, yy, mam wstyd. Mam wręcz za dużo wstydu. Chętnie bym się go pozbyła raczej niż dodała go sobie więcej. <noise> Uwielbiam, kiedy ciocia strażnika przybrzeżnego przyjeżdża. <noise> o Boże, czyli te żony marynarzy nawet zorganizowały sobie spotkanko? O nie, teraz się obawiam, że to jest jakaś holosom grupa, że tam są jakieś holosom panie i ja się w nich zakocham i pójdę z nimi na to spotkanko i się upijemy kadarką. Pani żyje, więc... <noise> Dobry wieczór. Od tej informacji zależy jakość mojego dalszego życia. Czym są Babi chrupki? Babi chrupki to chrupki Karli orzechowe. <grywki> za 4,79 w żabce. I nie powinnam tego wyjaśniać, tak naprawdę, bo Karli mnie nie sponsorują w żaden sposób, nie współpracują ze mną i nawet nie przysyłają mi za darmo tych chrupków. A już widziałam w social mediach, że ludzie je kupują, bo oglądali mojego streama, więc. Gdzie są moje darmowe chrupki? Czy ja jadłam karli słony karmel? Jo, ile lubię słony karmel i lubię chrupki karli, to nie jest to samo, tylko orzechowe dla mnie. Barbecue też, mm, nie bardzo. Meksykańskie mogą być, ale karli orzechowe najlepiej. Tak zwane babisnaki Dalej. My soldier is hotter than your civilian. Okay. To, to dobrze się składa. To będziemy z nim sypiać, kiedy. <laughs> kiedy będzie deployed. <laughs> dobrze, że reklamujesz, I guess. Linda, can't we just drink in peace? Why do we have to bring your husband's. Czy oglądałam Show It To Me Rachel na, na streamie? Nie, bo zazwyczaj oglądam coś w, w zbitkach tematycznych, więc pojedyncze viralowe TikToki czasami umykają, ale, ale Show It To Me Rachel jest fenomenem kulturowym, szczególnie z jakiegoś powodu w kręgach LGBT, i jest to strasznie zabawne. Możemy kiedyś tym mówić. Może po Dependas. Navy wife, the toughest job. Marine mom. Navy wife the toughest job. Nie wiem, czy to trochę nie obraża twojego męża, jeżeli bycie jego żoną, to jest najtrudniejsza praca na świecie. With Boże, nie znośna osoba, już to wiem. <laughs> Bartek pisze chcesz, żeby ludzie zobaczyli. Show it to them, Kasia. Show it to them, please. Dobrze, spróbujemy, znale spróbujemy znaleźć. Pytanie tylko, czy uda mi się znaleźć oryginał, bo jest tyle przeróbek. Show me to me, Rachel. Ona mówi chyba show me to me, nie? Okej, okay. dla niewtajemniczonych. Laska próbuje wkręcić swoją mamę. Zaraz dowiecie się, co jej próbuje wkręcić. I jest to dość zabawne. Jesus it was seen. Where, Rachel? Oh my God. Show me to me, please. <laughs> send it to me, Rachel. It was literally seen in <laughs> Ohio. Oh, send it to me. Oh, now, please. Oh my God. This okay, is crazy Rachel, Which one? <laughs> send it to me, baby. <laughs> which one? Is it on TikTok? <laughs> Mommy, I'm kidding. Rachel, don't do that. <laughs> o mój Boże, popłakała się jak ja, kiedy zobaczę starszego pana na TikToku, jakiegokolwiek. Nie! Yeah. Bo pierwsza jest taka kochana, pomimo, że jest kompletnie Delulur, <laughs> Religijny Delulur leciało mocno, to jest taka słodka, że nie wytrzymam. Dlaczego nie rób jej, nie rób jej tak więcej, Rachel? <laughs> Rachel, please, zostaw swoją mamę w spokoju. Najbardziej mnie bawi to jest w ogóle amerykańska wersja. Widzę buzie w tym tęczu, ta sama energia i nie mogę z tego, że ona jej mówi, że Jezus był widziany w Ohio, a ona w ogóle nic nie kwestionuje, tylko pokaż mi, pokaż, gdzie zobaczę na TikToku, please. Dlaczego w Ohio? To tak samo, bardzo, dlatego też bardzo bawią mnie mormoni. Przepraszam, nie powinnam się śmiać niczyjej religii, ale religia Mormonów jest tak dziwaczna. Dosłownie stwierdzili, bo mieli za bardzo w głowie swój amerykański ekscepcjonalizm i stwierdzili, kurde, strasznie Biblia jest fajna, ale czemu wszystko jest o jakimś Bliskim Wschodzie, nie do końca mi się to podoba. A co gdyby, gdyby główny bohater chrześcijaństwa jednak, jednak był tutaj? W naszym zapyziałym stanie. <laughs> I wymyślili sobie całego nowego proroka z tej okazji. I jakieś świecące jaszczurki, które przyniosły im nowe księgi święte. Więc tak, dosłownie dopisali sobie fanfika. I musimy kiedyś to zgłębić. U mormonów się dzieją dość pojebane rzeczy. Może cały materiał jakiś na ich temat. Oni mają... Od z, też ciekawe rozłamy są w związku z tym, że ich Origin Story jest tak absurdalne. Yy, wiecie, włącznie właśnie z tymi yy, świecącymi jaszczurkami i aniołami, które napisały im nową złotą książkę. Złotą, bo jest, wiecie, bardziej glamour niż ta pierwotna Biblia. Oni mają taką specjalną glamour Biblię. <ścoughs> właśnie. Yy, dzięki. Yy, ST Joint Co. Nie mam pojęcia, jak przeczytać swojego nika. Yy, dzięki za wspomnianie o tym. Jest też dobry reportaż, również od wydawnictwa Czarne, o mormonach i nazywa się Pod Sztandarem Nieba. Yy, polecam, bardzo dobry. Kiedy Joshua and the Promised Land? Yy, no, mieliśmy oglądać razem z Bartkiem, ale coś nie możemy się zgrać. Super byłoby zrobić w ogóle commentary track do całego Joshua and the Promised Land. To, to trwa jakoś strasznie długo, więc... Więc zobaczymy. Dogadamy się w tej kwestii. Wracamy do The Pandas. O nie, wyłączyłam. Wyłączyłam The Pendas. Czekajcie. Dobra, ciocia, moment, nie będę nawet udawać, że nie. Teraz tylko znajdę właściwe okienko. Dobra, mamy As wives of military members, we sacrifice too, and that's a service too. No, it isn't. Yes, there are sacrifices, but it is not comparable to serving whatsoever. KB, felon, man. I just want to marry a soldier, to be honest. Contract shit. You can have the BAH. And all that I just need a little money on my books when I get. Everyone to widzieliśmy, to widzieliśmy. Else. We are military spouses. As any soldier will tell you, when the military member serves, the whole family serves. Okay. just muszę to read The military maid. Oh, oh, wow. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest naklejka dosłownie sprzątaczki. Jest napisane military maid. You, we are military spouses. As any soldier will tell you, when a military member serves, the whole family serves too. Let us serve you. Nie byłoby to aż tak złe, gdyby nie ta naklejka z tą panią z mopem w rękawiczkach. Let us serve you. W sensie pozwól nam sprzątać swój kibel, kiedy ty robisz heroiczne rzeczy. A podobno lewackie memy są za długie, tak. Oni muszą potrzebują całej tylnej szyby samochodu, żeby swoje zmieścić. Let us serve you. Let us. Niech serwują pizdę. Czy to nie jest jakaś dziwna, odwrócona wersja Marii Antoniny? Chcą serwować? Niech serwują pizdę. <laughs> A, czy mogę jeszcze raz powiedzieć tytuł tej książki o wy z wydawnictwa czarne o procesach w Stanach? Mizula. Mizula jak. Zaka taka rzeka chyba? Mizula mi e, Miss S-O-U-L-A. <laughs> Let them serve, Kant. <laughs> Why do you have to make your job about your husband's job? Just have a maid service. Marine Y. With two eel globe and anchors. Oh my God, this is a registration Marine Y. to can dokończyć na in many other ways. In this house we do dog tags. We do real. We... Oh my God, in this house we do dog tags? What does that mean? We do real? We do last minute? We do deployments, we do mistakes, we do hangs. O Jezu, strasznie... <laughs> czy, to, czy to napisało AI? Strasznie randomowo dobrane z rzeczy, które robią. We do video chat, we do really loud. Co robicie really loud? Te dog tags to nieśmiertelniki? Okej, okay, dlaczego muszą nazywać się dog tags? Trochę... <laughs> we do last minute we do deployments we do really loud We do last minute, we do deployments, we do mistakes, we do hugs, we do video chat, we do really loud, we do patriotic, we do love and at the very we serve Kant very bottom you can't really see it, but it says we do cheat <laughs> <laughs> dobre, dobre. intimately deprived for your freedom. jest <noise> is... Kubek z napisem "Sexually Deprived for Your Freedom". Okej, okay. jest dużo memów i żartów z tego, że żony żołnierzy ich zdradzają, kiedy oni są na misji, ale nie wiedziałam, że one się same tak wystawiają na te żarty. Sexually Deprived for Your Freedom. Dlaczego chcesz, abyś mieć to na kubku? Wyobrażasz sobie, że nie wiem, idziesz ze swoim kubkiem na wodę na, na zebranie w szkole i tam jest napisane Sexually deprived for your freedom? Czy to jest ta. Czy to jest ta nieskrępowana wolność seksualna, o której pisała Magdalena, czyż to jest świat, o który walczy? Żeby military wives mogły chodzić z takimi kubkami do pracy? Do pracy jako pielęgniarka, nie oszukujmy się. <laughs> Sexually deprived for war crimes. To, to robiłabym naklejkę was it worth it i naklejała wszystkim laskom z tym kubkiem. Albo miałabym po prostu swój kubek z napisem was it worth it bitch. Nie wiedziałabym, nie wiedziałbym czy ją przeprosić, czy co. Pisze Marcelek Glamour. Jak to nie wiesz co? Mówisz thank you for your service. To raczej jej jej dildo powinniśmy podziękować. For its service. Where are you taking this? Holy shit. Army mom. The field... Oh my god, co to za cała tylna szyba obklejkowana? Czy to jest w ogóle legalne? Czy to nie jest tak, że tylna szyba jest jednak potrzebna do czegoś, nie wiem, przy cofaniu czy coś? <laughs> Thank you for servicing the cunt. No właśnie, ona by chciała, a nie ma komu serwować tej pizdy, bo... <laughs> Boże, przez... Przez to LGBT lingo robi się strasznie wulgarna. Muszę przestać. Nie wiem, ile YouTube tego zniesie, szczerze mówiąc. Chociaż mam wrażenie, że YouTube jeszcze się nie zorientował co do istnienia słowa pizda. I trochę, i trochę daje mi fory. O mój Boże, Bartek! curly video looks like this, so this hospital in Afghanistan can look like this. <laughs> Potrzebuję tego mema. <laughs> oh, okay, dobra, co to za naklejki? Army mom, marine mom, proud army, proud mom, army mom, marine army infantry. <laughs> the proud the mom proud army mom, marine mom, army, infantry, army mom, proud army mom, marine mom, proud army mom. did you go to the exchange and just literally buy every sticker that they have there? navy wife. what happens when he gets out or oh, he gets no. kicked out or oh, you guys no. get divorced? No, i love dependas. no, 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 dependa. i love my soldier. ah, is this spoiler. i love the pandas. W sensie, To nie jest, nie słuchajcie, odkryłam, to nie jest żołnierz, ani to nie jest jego żona. To jest ten typ, co rucha żony żołnierzy, kiedy oni są na misji. Dlatego ma taki spoiler do I dlatego ma naklejkę I Love the pandas. I love my soldier. If you love an airman, raise your glass. If not, raise your... Standards. Oh, no. Ajajajajajaj. Ah, ajaj, 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 ajaj. If you love an airman, raise your glass if not raise your standards. Oh, wow. Dokładnie wyobrażam sobie dziewczynę, która nosiłaby coś takiego. If you love a coastie, raise your glass. Okej, okay, to samo. Mm, mm, ja Polski odpowiednik tej laski na pewno miałby polubiony profil. Jestem Zozo na Facebooku. I tatuaż z Nie Nienawidzę koszulek, które, albo jakichś gadżetów, które ludzie noszą, które mówią mi, co mam robić. Od razu mam ochotę robić coś przeciwnego. Jakby nie kawałku odzieży. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Raise your standards. Shut the fuck up. You remember how I told you I'm a queen? I have this same exact towel hanging up on my oven right now. Ach, to jest ręcznik. Dlaczego na własnym ręczniku masz mieć powiedziane Raise Your Standards? Czy to jest ręcznik dla gości? Czy po prostu to jest pasywno-agresywny ręcznik dla gości? Air Force Wife, you try doing this. Salute me, my wife. O oh, mój Boże! Oczywiście nie będę się znęcać, bo nie wszystkie moje tatuaże są najpiękniejsze, ale ten jest absolutnie obrzydliwie wykonany. Air Force Wife, you try doing this. W sensie, że to jest takie trudne. Wiecie, ten gif z Reese Witherspoon, która mówi Like what? It's hard? Tylko, że dlaczego się tam chwalisz? Jeżeli to jest taka ciężka robota, to dlaczego mielibyśmy chcieć to robić? Jakby komu się skarżysz? I dlaczego się skarżysz tatuażem na to, jak ciężko jest ci być żoną? Nie ma to jak zostać żoną, a potem zrobić sobie tatuaż o tym, jak chujowo jest być żoną. To jest sens każdego heteromałżeństwa. An officer. Navy mom. I've got a marine. I'm not afraid to use them. Czekaj, co, którą naklejkę ona teraz czytała? Salute me, my wife's an officer. Co? Czy to mamy pierwszy przypadek na świecie, kiedy to facet jest military husband? I się tym chwali naklejką na samochodzie? Myślę, że to ona moją kupiła. to use With his rank up here. A, tu jest. I've got a marine and I'm not afraid to use him. Okej, okay, to brzmi jak groźba. Dlaczego ta pani grozi mi, że, popełni, że jej mąż popełni na mnie zbrodnie wojenne? Please, nie. Nie, nie strasz mnie swoim <laughs> uzbrojonym mężem. Please. Oh. Oczywiście, że to ma różową stążeczkę z napisem save the tatas. Nie, żebym była pro rak piersi, ale nie znoszę krężowych <grydzi wygrania grydzi> reklam, reklam raka piersi. <grydzi> nie znoszę krężowych kampanii na temat raka piersi, okej? Okay? Muszę zrobić też kiedyś o tym jakiś materiał, chyba. A nie, przecież rozmawiałeś o tym z Martą w podcaście, więc już jest. This is single handedly the most cringy bedspread I've ever seen in my life o, oh, oh, wow, wow. Oh, o, no, no! Czekaj, czekaj, nie, nie możemy przejść nad tym tak do porządku dziennego. Musimy porozmawiać o tej pościeli. She keeps me wild. He keeps me safe. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, czy powinieneś być wild. Jest już, jesteś żołnierzem. Please, bądź jednak civilized. A Navy veteran and his commander-in-chief sleep here. Czyli że co, że znów jakiś wojskowy HR chyba powinien się tym zainteresować w takim razie. Jest coś takiego jak wojskowy HR? Mają się gdzie zgłosić? My oh, husband's in the army, but my boyfriend's a marine. Is there any way to... to przynajmniej jest... Szczera naklejka. My husband is in the army, but my boyfriend is a marine. Jak to bad. Nie są oboje w wojsku w takim razie? To jest bardzo, bardzo confusing poliamoryczna naklejka, ale wiele poliamorycznych rzeczy jest confusing. Nauczyłam się już tego od moich poliamorycznych znajomych. You can accompany your spouse on a rotation. Enlist. Tried calling customer service and... Is there any way you can accompany your spouse on a rotation? Nie wiem, czym jest rotation. Pewnie ich gdzieś odsyłają. E, zgaduję. I, I pewnie chciałaby towarzyszyć swojemu mężowi przy tym. Keeps hanging up because there aren't enough employees. My husband's a veteran and it's on his DL. Are their spouses able to attain that on a DL as well? Yes, if you served. This is probably my personal favorite. It's Joe. Znów, nie wiem, czym jest DL. To pani... Zakłada, że wiemy wszystko na temat amerykańskiej armii. Pewnie dlatego, że sama chyba była w armii, albo jej mąż też był, nie mam pojęcia. Ale może chodzi o to, że wiele z tych rząd awanturuje się o to, że przysługują im zniżki dla weteranów w sklepach. Okej, okay, czyli Marine i US Army są oddzielne od siebie. Okej. Okay. Nie wiedziałam tego. Zawsze się czegoś dowiem od was. Free. It's Jody. Okej, okay, nie wiem, co to znaczy. Your content. Thank you all for your... Dobra, chcemy następny Dependa content. Gdzie jest następny Dependa? Content? Na szczęście ma cały folder z filmikami o Dependos. To był pierwszy filmik. Ile my już o tym gadamy? Chyba z godzinę. More Dependa content. Znów w innym TikTok, jak ja cię uwielbiam. Also, side note, um, this is my mom's Mustang. No, fine, you fine. I can steal it without her noticing. Any... subtelny flex, dzięki. Let's get into it. A little boy never forgets his first girlfriend, his Air Force aunt. So. Że to jest tyle warstw. Nie wiem, nie wiem od czego zacząć. Muszę sobie nalać kolki. Yy, zostawiam was z tym. Przetrawcie to przez sekundkę. Znowu z tą ciocią. Szczerze mówiąc, byłam przekonana, że tamta naklejka to był jakiś custom. Że jakaś ciocia zrobiła dla siebie specjalną naklejkę. Ale nie. Okazuje się, że ciotki żołnierzy to jest. Jakaś cała gałąź gospodarki, najwyraźniej, bo gadżety dla nich powstają. Czyli mały chłopiec nigdy nie zapomina swojej pierwszej dziewczyny, którą jest jego ciotka, która służy w Air Force. Bardzo specyficzna koszulka, którą powinny zainteresować się chyba pewne służby, mam wrażenie. Ok, a military wife napisała na rachunku w restauracji, że się obrazili, bo kelner, a nie, menadżer ich zapytał, czy mogą jakoś udowodnić, że on służy w wojsku, pewnie chcieli zniżkę. O mój Boże, po prostu zapłaćcie. Sure, Jan. I bet they are so beyond happy that you will not be back. I may not have served in the military, but I have definitely done service for the military. Okej, okay, tak, wiemy, serwowałaś pizdę, domyśliliśmy się. Znów. Nie chcieliśmy tego wiedzieć. <laughs> Zachowajcie swoje życie seksualne ze swoim mężem dla siebie. To również apel do Magdaleny Czysz. You Me, Me too. Marine girlfriend. We got another license plate. E9 brat. Okej, okay, sama bym tego nie rozgryzła. I nine jest pewnie jakimś wojskowym skrótem. Brat. Case. Trochę sassy. Already bad enough that people make their spouses job their whole life, but like, when you make your parents job, your whole life is... Parents, czyli to jest rejestracja córki żołnierzy? Hmm. Even worse. Simplify. Now, I will say... I would wear this. Oh, no. Somebody's fine dependa wear. O oh, nie, nie. Szczerze mówiąc samo słowo dependa ma w sobie sama, samo to jak się wymawia, sama barwa słowa dependa mnie u, Mam jakiś taki wewnętrzny ik, tak jakoś mnie skręca jak to słyszę. Do I get it? Not dig in the back though. Don't put that shit on there. Well, my hubby and I are engaged, but not married. Um, do you know what hubby means? Hey, dokładnie. Let's go, pish. My hubby and I are engaged, but not married. Hubby to screwed husband. Więc. Typy's two mężem, but not macie ślubu. Okay. Uh, I guess. Wiele osób mówi o swojej drugiej połówce: mąż albo małż, nawet jeśli. I don't know. Anywho, um, but basically, I'm an army wife. He hasn't enlisted, but he's been thinking about joining the military. He loves airborne, so I suggested he get a tattoo of it on his neck. I know he never went to school, but he's basically airborne in his heart. So proud of my hubby for getting an airborne tattoo based off my suggestion. He doesn't need to enlist. It's how he feels. Oh, oh what? to musi być jakiś trolling. Nie, nie, nie wierzę, że to jest na serio. To już jest jakiś level larpowania, którego sobie nie, nie wyobrażam. Nie dość, że ona udaje, że jest military wife, to jeszcze on udaje, że jest military? Zrobił sobie tatuaż, bo w sercu czuję się żo żołnierzem, chociaż nim lotnikiem w dodatku z tego co widzę, chociaż nim nie jest. W ogóle widzę właśnie, że, że wymyśliliście na czacie słowo depinda. Im bardzo mi się podoba. <laughs> tak, ten tatuaż to jego gender affirming surgery a jego gender to bycie w Air Force Boże, jesteś taka kolorowanka Brenda de Dependa muszę ją dostać muszę, swoją drogą pracuję dla was nad e, nad Shuro sz, ASMR e, tylko muszę dostać gdzieś Nunchako zaper. Okay, I need some help. I don't usually do this, but my boyfriend is deployed and I need to raise some money so I can get him home. Any ideas how I can do this? Baby girl, you're not getting him home, but two. You ever thought of a job? That's probably. Czekaj, czekaj. Wie, w, w jaki sposób pieniądze mają pomóc ściągnąć go do domu? Czy pozwalają żołnierzom zdezerterować, jeżeli wypłacą się kasą? Co tam się dzieje? your best bet on how to get money. Veteran's wife. Czy Ona miała na samochodzie nie tylko naklejkę z napisem veterans wife, ale również z pagonami wojskowymi na szybie i ja so so one... Bo to długie słowo, nie zmieściłoby się inaczej. Chociaż doter to też dość długie słowo. Okej, okay, czyli to są pewnie w jakimś sklepie dostępne opcje. Ja myślałam, że czyjś zarówno mąż, jak i żona, jak i córka, jak i syn, wszyscy są w wojsku i walczą za naszą wolność. To by była bardzo... To by była faktycznie zapracowana osoba. Jednocześnie żona i żona i matka i matka. no. this aggravates me, but also all of these people is your man or your woman or your kid actually serving like a combat job or are they behind a desk? i make it a point to say that a lot of military jobs are desk jobs now because somebody got really offended that i claimed that only women had desk jobs in the military when that's not at all what i said. so this one's for you if you're still watching. I'd do anything for someone to love me. I wanted to be a military spouse, but I was lied to and promised a life they couldn't give. I just wanted to get away from everything. I wanted to travel the world with my soulmate. I wanted to be a military wife. Her... What? I wanted to travel the world with my soulmate. I wanted to be a military wife. Jak twój zdaniem... <laughs> jak autorki tego TikToka wygląda bycie military wife, że podróżujesz ze swoim mężem po świecie i z nim Zbrodnie <laughs> Razem, jako para, I to <laughs> okay. Her caption says, I'm giving up, nobody wants me, and I'll always be alone. Also, she said, I always try and open up and talk to the guys in the military, and everyone just rejects me and says, I'm not what they want. I just want to be loved. Honey, you don't want a military man, I promise. Military wife, I've earned my deployment stripes too. O mój Boże, czyli mamy zakładać w jaki sposób zdobyłaś, zasłużyłaś na swoje odznaczenia, tak? Dobrze wiemy, co zaserwowałaś i chwała ci za to. Na zdrowie. Ale nie będę <głos》> nie będę ci się kłaniać, ani nie dam ci zniżki w sklepie za to, że się ruchałaś ze swoim mężem. Your... You person... Okej. Okay. To contentu, you mean to tell me the biggest monstrosity? Jeans and cake, right? Not only do we have this awful bag. Um, I said. just. If you get offended. content. Nobody wants not what they want. I just want to be loved. Honey, you don't want a military man. I promise. Military wife. I've earned my deployment stripes too. Um, I love how deployment is in quotes. But anywho, thank you for your cervix What? O, to już musi być żart Tego nie zrobiły Dependy, prawda? Czy cervix to jest szyjka macicy? Dobrze tłumaczę? A to był żart z tym serwowaniem, pizdy She's not serving Kant. She's serving her cervix, I guess. <laughs> Whoa! <laughs> to, to, jest żart z dependas. Prawda? This is not their original content. <laughs> Thank you for your pussy. <laughs> you mean to tell me that dependas have purses made out of their husbands' uniforms? To Google I go. I just honestly cannot imagine carrying. Okej, okay, okej. Okay. Może te pani mnie przekona, że jest inaczej, ale na razie wydaje mi się, że torebka z munduru swojego męża to nie jest aż taki zły pomysł. Zawsze jest to jakiś recykling. Like okej, okay, to... To jest slaj? Nie wiem o co jej chodzi. Around, and that's it. Can you just look? and how bad some of these are. Like, do these guys let their wives walk around with these purses while they're with him? Or with her? I won't discriminate. This is a pro-LGBTQ plus community. There's well, a double whammy, Air Force and Fire Department. Two of the okay. worst things. Now before you get mad, everybody pokes at different branches, obviously. And second, in the Fire Department, slander, I was a cop. So, if you get offended, Okej, okay, dobra. Kocham content na temat Dependas, ale ta laska właśnie powiedziała, że ona wyśmiewa straż pożarną, bo była w policji? Girl, to nie jest. Ja bym się tym nie chwaliła. Po pierwsze, nie szanujemy policji, po drugie, szanujemy straż pożarną. We are not the same. Oglądamy twój content ironicznie od tej pory. Dobra, z tymi dwiema różowymi kokardkami to było cute. Ta z tymi... O Jezu, ten wstążka w zebrowe paski. Ten żółty. nie, 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 nie. nie

Najwyraźniej tak. Now here is one that is like the icing on the cake, right? Not only do we have this awful bag, but we got jeans with the flops. Jeans and flip flops. No i co z tego? Jeansy i Japonki. Przynajmniej mamy sobie jeansy, a nie spodnio pziżamy, jak większość z Amerykanów, kiedy wychodzi z domu. The biggest monstrosity out of this whole video. Look at them critters down there. Czy to były żony żołnierzy tańczące dla nich jak. I, i, jak dzieci na akademii szkolnej? I can't tak, to były żony, żołnierzy tańczące dla nich na jakimś spotkaniu. Jak dzieciaki dla rodziców na przedstawieniu szkolnym. Zrobiły teatrzyk dla nich. Najbardziej sleawe to, co z tyłu macha wachlarzami. I was so focused on. Czy w komentarzach się mocno obrywa baberce? Nie, w komentarzach zazwyczaj ludzie się śmieją z Dependa razem z nią. <noise> no, 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 no. <noise> o nie, o mój Boże, laska już Jej mąż, żołnierz rzeczywiście do sklepu idzie w mundurze bo oni wszędzie chodzą w tych mundurach nawet jeżeli mają wolne, okej okay. Już miałam dzisiaj o to mini inbe na twitterze bo napisałam, że nie rozumiem dlaczego amerykańscy lekarze i pręgniarki wszędzie chodzą w tych samych fartuchach, w którym potem których potem pracują. Nie, nie czaję tego. Żołnierze robią tak samo. I tutaj żona jednego z nich uszyła sobie kamo garsonkę, żeby, wiecie, maczować ze swoim mężem w sklepie. <śmiany> so I didn't know this was a thing, because my nails. Look like this all the time. I did a quick little Google search and I saw. Okay, jesteś takiego jak specjalny bal dla wojskowych? I to jest podobno, wiecie, jak, jak studniówka dla żon militarnych, gdzie mogą się pokazać i mają różne wojskowe stylóweczki. All some monstrosities. Follow along. Now I just want to let it be known that all of these to me look tacky mostly because I don't do ajaj, ajaj, ajaj. nawet paznokcie nawet paznokcie musicie mieć wojskowe motywy to trochę jak z tym programem extreme makeover coś tam extreme home makeover czy coś takiego gdzie wiecie przychodziła ekipa się ludziom dom i zobaczyli że córka ma figurkę konia na biurku, więc stwierdzili, o mój Boże, ona kocha konie. I potem robili cały jej pokój w konie i jej łóżko było koniem, i jej sufit był koniem, i miała dywan w konie i tak dalej. To ten sam syndrom. Syndrom. My nails. I don't paint my nails. I don't get manicures. I don't Boże. put my husband's uniform on my nails. Och, jesteś taka inna niż inne dziewczyny. Nie wiem, mamy ci kwiatki przynieść? Powinniśmy zrobić imprezkę? Może zaprosić Julkę żugaj? Żeby ci zaśpiewała z tej okazji, że nie malujesz paznokci. Nails. It's just not my thing. I don't like it. With that being said, if you like doing your nails like this, by all means hun, go do it. But ones like these No brzydkie, brzydkie. You did those at home, didn't you? So I mean, to me these are tacky, cringy, whatever. Some people might like them. That's that's all you. Last but not least, the Coast Guard. Because I am a Please don't be offended. I just don't like it personally. Gonna... Okej, okay, a jak już mówisz... Można powiedzieć, że coś ci się nie podoba. Mówienie potem don't be offended jest trochę bezcelowe. Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś się obraził, to nie mów niemiłych rzeczy na temat ich paznokci. A jeżeli mówisz niemiłe rzeczy na temat ich paznokci to się licz z tym, że się obrażą ja uważam, że to są brzydkie paznokcie absolutnie wierzę, że jeżeli dziewczyna, która je sobie zrobiła obejrzy mój film jakimś cudem to może czuć się obrażona i biorę to na klatę szczerze mówiąc nawet teraz trochę mi smutno z tą myślą i Super, po raz drugi w tym trakcie tego TikToka pokazała nam, że ma niepomalowane paznokcie i naprawdę nie wiem czego od nas oczekuje w zamian. Jest, wygląda na taką dumną z siebie, co jest. So sad you're making fun of heroes. Have a little respect. This comment could mean one of two things. One, you're being sarcastic like I am. Or two, you're genuinely offended that I'm calling out military moms. Who? Have never served a day in their life, but are acting like they have. If it's the latter, that's pretty sad. Somebody doesn't deserve respect simply because their child is or was in the military. But if you are being sarcastic, I respect that, and I respect military moms. Since a lot of you have asked, I'm here to deliver. Male dependents. O, będziemy mieli odwrotność. Faceci, cała to to, że ich żony są w Pewnie nie ma ich tak dużo, dlatego że nie jest to aż tak społecznie akceptowalne, żeby być stay at home dead w stanach, jak w drugą stronę, ponieważ patriarchat. Powiedzcie mi, dlaczego przeczytałam slad <laughs> Nie, Second lieutenant! Życie bym nie wpadła. Jestem, jestem, przerwało mnie prawdopodobnie przez burzę. Ale wracamy. Dajcie, dajcie mi znać, gdzie skończyłam? Czy zaczęliśmy omawiać military Husbands? Bo to było wspaniałe. A, skończyliśmy na tym. Okej. Okay. Na koszulce z napisem Slat. Dobra. I'm here to deliver. Male Więc to, czego prawdopodobnie nie widzieliście, to mój ogromny zachwyt <laughs> nad tą naklejką na czyjś bagażnik. Nothing will hurt you tonight. Not on her watch. My wife is my hero. Pride Army husband. I pominął was cały mój dziwny wywód na temat tego, że prawdopodobnie znów zostanę nazwana mizandryczką, ale. To jest okej. Okay. <laughs> to mi się podoba. Mówiłam, próbowałam w jakiś sposób wytłumaczyć fenomen mężczyzn, którzy są trochę żałośni, <laughs> trochę łajni. I coś w tym tekście. Nothing will hurt you tonight, not on her watch. <laughs> Nothing will hurt you, king. So sad you're making sense. since a lot of you have asked today's dose of dependas. Let's get into it. I just want to know who is buying and wearing this. Because this is awful. As a National Guard. Okej, okay, to jest fenomen koszulek, które istnieją tylko po to, żeby dawać je w prezencie. Nikt nie chce chodzić w koszulce ze zdjęciem, na którym przytula się ze swoją żoną. Nie, to jest coś, co daje ci twoja żona, żeby pokazać ci, jak bardzo cię kocha. And that's okay. I was buying and wearing this, because this is awful. As a National Guard spouse, I make sure my husband stands at parade rest for everyone, even when he's in line ordering food. Nie. If you're going to be a soldier, act like one. You'll stand at parade rest when speaking to everyone, especially your wife. Your man so This so tells king. Dlatego dlaczego każą innym ludziom w tym uczestniczyć? Tażona oczekuje od męża, że będzie stał na baczność. Kiedy... Zamawiają jedzenie w fast foodzie? Nope. To jest fetysz. Especially your wife. Your man, my man. My Our... <laughs> Okej, okay, czyli to jest twój. To jest your man, a to jest twój husband. Okej, okay, czy służą razem w jednej jednostce. <laughs> Swoją drogą widziałam doskonałą przeróbkę tego zdjęcia, na którym your man zamiast tego ludzika był femboy z kocimi uszkami, a tutaj zamiast... A nie, to była odpowiedź na tego mema, że my man to jest femboy z kocimi uszkami, a your man to jest... Y to jest trumna z amerykańską flagą, która wraca z Afganistanu. Army Okej, okay, to jej się udało. Ten żart jej się udał. Ciekawe, co tu jest napisane. Survival is an unknown place. Becomes her, her test of truth. O mój Boże, całe plecy sobie tym zajebać? Military spouse. The hero at home. Remember when I told you guys I was a self aware queen? When I was a fresh little military girlfriend, I used to wear one of my husband's boot bands. One. I didn't go this extreme. Um boot bands? So this little boot bands. Sznurówki? Czy one noszą swoich mężów sznurówki na ręce? Oh my god. Jest jakiś inny zawód, w którym żony też się tak wkręcają w zawód swojego męża? Na przykład taki, w którym też nosi się na przykład jakiegoś rodzaju uniform. Ciekawe, czy są żony, nie wiem, szefów w restauracjach, szefów kuchni, które nie wiem, tatuują sobie tą czapkę wysoką, białą, na przykład. Rurek 03, dziękuję za suba. Nonetheless, very, very cringy. Why? I just want to know why. Oh. Okay. <laughs> Tosha To shanuje. Bedazzled mundur. <laughs> nice. Podoba mi się. Okay. Did you do it for funsies? Are you wearing this out in public? Why? Oh, your son has swag. That's cute. Mine has dress blues. So there's dress blues? Dress blues? Znowu za dużo informacji. Czy ktoś, czy to jest koszulka, którą ktoś zakładałby w miejsce publiczne? Ja, ja, ja z drugiej strony, że trochę szanuję. <laughs> Nie będę kłamać, trochę szanuję. <laughs> so kanty. Stacy, you're a stay at home mom. Are you wearing that to the park with your kids? Target, maybe? Why? I am his heart. He is my armor. Our love is simplify. Buckle up. My husband just got an Article 15. They demoted him and now he has 45 days of extra duty. Understandable. What I don't get is how it's illegal to make your husband and father of three work 630 to 2300 seven days a week. I'm now a single mother that has to get my kids ready, take them to school and daycare, go to work, pick them up, feed them, bathe them, put them to bed, and do it all again the next day. You're not a single mom. That doesn't include feeding, cleaning, shopping, etc. I know he may need a consequence for his action and if he was on a rotation or on the field, I get it, but there's a big difference between consequences and taking complete control over someone's life. Who can I talk to that can help? Call us. Okay, baby, do autorki tego posta. Tak, zapisanie się do wojska to jest oddanie komuś całkowitej kontroli nad swoim życiem. Dosłownie wiąże się z tym też, że możesz stracić to życie. O to w tym chodzi trochę. Bardzo jestem ciekawa, czym jest Article 15, bo cały ten post jest o tym, że on dostał jakąś karę z artykułu 15 i teraz gdzieś go wysyłają, gdzie ma robić nadgodziny, I guess. I ona sobie się zastanawia, jak ma sobie poradzić z trójką dzieci, sama. Hmm, to w... Jakoś trzeba zasłużyć na te odznaczenia wojskowe <grym> dla Military Wife. Or on the field Okay, ktoś wkleił, art czym jest article 15. A mechanism that allowed the chain of command to punish a soldier for offences under the USMJ without formally charging them at the court martial. Okay, czyli to może być wiele rzeczy od sleeping on duty, disobeying military orders, disrespect to superiors, underage drinking... I takie tam. Okej, okay. dobra. I get it, but a big and tak, czy nie jest to dość. <laughs> czy to nie jest wspaniały kraj, w którym możesz być w wojsku i dostać karę za to, że pijesz, nie mając wystarczająco dużo lat, żeby pić, ale jednocześnie masz wystarczająco dużo lat. Żeby właśnie być w wojsku? <laughs> Że jesteś wystarczająco dorosły według własnego rządu, według własnego kraju, żeby zabijać innych ludzi, ale nie jesteś wystarczająco dorosły, żeby pić alkohol coś cudownego. Over life. Who can I talk to that can help? Call his command, I'm Let me know, what they say. Hi, I'm new to wherever, so I have a Tricare question. I've been on hold forever so I figured I'd ask here in the meantime. My husband and I have been married for 3 years. I'm wondering if my boyfriend could get Tricare under my husband like a dependent kind, of, I guess. Hey, my boyfriend got laid off and he needs to see someone about his back. My husband is about to deploy so I just want to get my ducks in a row. Hi. Okay, czy to znów czy to było pytanie od jakiejś polikuły? Mój mąż wojsko i mój Chłopak potrzebuje ubezpieczenia? Tak? Dobrze zrozumiałam? Okej, okay. realny problem. Obawiam się tylko, że rząd Stanów Zjednoczonych nie rozpoznaje małżeństw poliamorycznych. I see we're in the same Norfolk area, naval spouses, and I was wondering if you could do me a favor. Military spouses are supposed to help each other out at all times. Considering my husband is currently underway and I don't drive at all, I was wondering if you could take me and my kids to appointments at Langley. I live in Norfolk. I cannot pay for gas or give you anything at this time, so if you could do that and not expect anything, that'd be great. I see that you have kids too, and if you don't have a big enough car, you might want to find them a babysitter, considering I can't leave four children with anyone. If you have car seats, that will be great, so I don't have to bring mine. Spouses have already told me no, so if you could not be that rude, I would really appreciate it. Let me know, Issa. Is Okej, okay, to jest autentycznie smutne po prostu. Typ jest w wojsku, jego żona ma czwórkę dzieci i mimo, że jest w wojsku i pracuje dla swojego rządu, godząc się na to, że może zginąć pracując i jego żona nie stać na paliwo, żeby zawieźć dzieci do szkoły. To jest po prostu faktycznie smutne, zwłaszcza, że na pewno żyje w miejscu, w którym nie da się inaczej tych dzieci do szkoły dostarczyć. O mój Boże, jaki crossover. To jest Stanley Cup, na którym jest napisane Marine Cup, Marine Corp Girlfriend. Znacie ten prawacki żart o tym, że feministki Malują sobie włosy na kolorowo, bo to są ich ostrzegawcze barwy, żeby dać ci znać, że są feministkami, żeby trzymać się od nich z daleka. Mam wrażenie, że to jest taka wersja, ten Stanley Cup z napisem Marine Corps Girlfriend, jest wersją tego, um, tylko dla mnie. Kupi sobie nowy kubek. Wielki problem. We'll get engaged or married. Now you just have this forty dollar cup that says Marine Corps girlfriend. More dependent content. Part. I don't know anymore. And since obviously I am a dependent, I had to get something that said my job is the hardest job in the military, so I did. Bought this mug, Coast Guard wife, the toughest job in the Coast Guard. Have to let everybody know that my Okay Czyli ona nie dość, że była policjantką, to teraz jest dependą. straży przybrzeżnej, tej, z której się śmialiśmy przed chwilą, że, jest że są największymi lamami wśród wojskowych ugrupowań, a śmiała się ze straży pożarnej, że oni są najbardziej lamerskim ugrupowaniem. Pff, girl. My job is indeed harder than my husband's. I'm just kidding, I found that at the Salvation Army and I absolutely had to buy it because it was so atrocious. Since I'm a self-aware queen, we're gonna go back to when I was a little military girlfriend so cute, right? This is me and my husband when we were dating. Um, you've probably seen this picture if you've followed me for any amount of time. However, I want to direct you to the caption. Just so in love with his boots, tattoos and dress blues. <tryk> Czy ona napisała, że jest zakochana w jego butach? Okej, okay, ona teraz będzie się trochę śmiać sama z siebie. Już rozumiemy jej podejście do tematu w takim razie. Sama była tak zwaną dependą. To so in love with his So in love with his boots, tattoos, and dress blues. Okej, okay, że, że jego w mundurze jest zakochana, to chyba jest popularny sentyment, ale w butach? Boots, tattoos, and dress blues. <grym> Moving on. Commissary housing tricare. Depend of her life. Dlaczego hipopotam? I co to jest tricare, jestem ciekawa, bo to jest... Cały mikrosystem, którego. Ja do końca nie kojarzę. Bo albo dlatego, że nie jestem Amerykanką, albo dlatego, że nie mam nic wspólnego z amerykańskim wojskiem. Czemu krokodyl, co to jest striker? Ja, kro krokodyl. Hipopotam. For life. And on the same car, US Army Forces. Marine Corps Spouse. Wow. So I'm on a couple of Facebook pages and this one happens to be making fun of Dep Ah, okay, to jest służba zdrowia dla wojska, jak się właśnie dowiaduje z czata. Now, I'm not making fun of the person that made this post, I am, however, making fun of the person who shared this post in a Dependa group, claiming them to be a Dependa. So it says, y'all, with this wind the way it's been last week, it would be nice to not come outside to half the neighborhood's trash behind our vehicles and in our yard. Please make sure your trash can lid is closed, and if it can't be closed, the obvious solution is to not fill it to where it can't be closed so we don't pick up your trash. Thanks, have a good day. That's valid. We just had a windstorm of 80 plus miles an hour the other day, and I'm still picking up garbage out of my yard. There's some right there. Asking people to keep their trash in their trash can so other people don't have to pick it up in their yard is not dependent energy. But screenshotting that and posting it in the dependent group is dependent energy. Just Ach, jakieś niszowe inby z grup dla dependas. Military moms, tattoo edition. My son, my soldier, my hero. Jejejej. Ciekawe w sumie, jeżeli jeżeli typ sobie tatuuje na przykład mama w serduszku, ma wrażenie, że jest to trochę bardziej społecz społecznie akceptowalne niż kiedy laska tatuje sobie syn w serduszku. taka obserwacja dla was my son my son my my mom. Mom. So okej okay, jeszcze gorsza rzecz laska sama sobie tatuje to, że jest mamą nie imię swojego syna, nie datę urodzenia swoich dzieci, nie tatuuje sobie "mam", że podpisuje siebie, że jest mamą, to jest jeszcze coś innego. See, this was taken in 2008. Um, I hope it's been covered up since then. Proud Marine Mom. Now, this would be a dope tattoo. Yeah. Without the words. Like if this was a picture. Oh, proszę, znowu. Nie, to to nie byłby dope tattoo bez napisu. is <laughs> dope Of her son. It's a good tattoo. I think it's not too terrible. But the proud marine mom just ugh. navy mom. Proud. Oh wow. Navy mom. Uh, army mom. Oh, this is this is probably one of the worst ones I've ever She says, dość dość okropny." Scene. I was his first kiss. I was Co? his first Czekajcie. love. I was his zaraz do tego przejdziemy, bo tu się dużo dzieje, ale na czacie Doty77 pisze, że Jojo Siwa ma wytatuowane imiona swoich przyszłych dzieci? Chat, is this real? Nie, nie chcę chce mi się w to uwierzyć. Co? Okej. Okay. Wow. Tak, chat potwierdza, że tak. To jest, okej, okay. w jakiś sposób znów Szanuję to. O co? Co? To jest coś, czego mam wrażenie nikt jeszcze nie zrobił. Więc. A... Okej? Okay. Nie, nie, nie będę czytać Siwa tylko dlatego, że ma polskie korzenie. Tak jak nie będę mówić na Ratajkowski, Rataj na Ratajkowska. Tak, to są ich nazwiska i należy je czytać tak, jak yy, zgodnie z ich wyborem i ich kulturą. Tak uważam. Przejdźmy do tego wspaniałego tatuażu yy, wojskowej mamy. I was his first kiss swojego syna? To niezbyt dobrze. I was his first love? Okej. Okay. W jaki sposób można tak powiedzieć? I was his first friend. Możliwe. He is in the military. He is my hero. He is my whole world. I am his mother. And he will always be my little boy. To ostatnie, trochę sas, ale się tak mówi. Ale to, że byłaś pierwszym pocałunkiem swojego syna? Mam wrażenie, że kiedy się mówi first kiss, raczej nie ma się na myśli Buziaków od rodziny. First friend, he is in the military. He is my hero. He is my whole world. I am his mother, and he will always be my little boy. His life, our freedom. Now that one, that one is bad. If I were in the military and my mother got something remotely close to this, I would tell her to go get it covered up immediately. Not only is the line work. God awful, but the tattoo itself, disgusting. Like, at first, I thought it was like a relationship, but no, it's his mom. And you know, she's out there at the beach wearing a bikini showing that off, too, you know? I would never get my child's achievements tattooed on my body. Good for you. Let's Fresh from Facebook. <laughs> Finally got my tattoo. Pardon my thunder thighs and pale legs. Honey. Those two things are not what people are looking at. It is the mom made out of the Eagle Globe and Ink. That's nice. My kid told me I couldn't get anything with the Eagle Globe and Ink. I didn't earn it. It kind of makes me sad, but I get it. Well, I made sure I asked permission first. I'm sure you did. I love the ink. I would get it myself. I was just sharing what my son told me. Gotta listen to our Marines. I wish mine would listen to me, lol. The well, Eagle Globe and Anchor is about all Marines, not just one. I'm aware, but my son gave me permission. Why are you so upset? And it's not the Oh, yes. Nishove in this group, dependas. depend That's what we are Physical Eagle Globe and Anchor, so. My son, along with his buddies, have worked very, very hard for years and even lost some buddies to. I'm not gonna say that. They deserve. Whoa. Oh. Przyznawanie w tym komentarzu, że staram się to jakoś rozebrać w swojej głowie na czynniki pierwsze, że służba wojskowa mojego syna i jego kolegów wiązała się z utratą kolegów, ale uwaga nie utratą w, na wojnie, tylko powodu samobójstw, to też jest przyznanie czegoś na temat amerykańskiego wojska, co mam wrażenie nie dociera do nich, jak bardzo jest creepy. I nazywanie tego rite of passage. Au. And it's not the physical eagle globe and anchor, so. My son, along with his buddies, have worked very, very hard for years and even lost some buddies to. I'm not gonna say that. They deserve to tattoo the eagle globe and anchor. It's a rite of passage. That's why this upsets me. I'm sorry to hear that, but I support my son. You might wanna do some research on the eagle globe and anchor tattoo before showing that off. And you should Google marine mom tattoos and see how many moms have the eagle globe and anchor on them, too. Have a great day. No, it might not be the physical eagle globe and anchor, but it is a symbol, and I see so many moms who feel this is okay. There are lots of ways to support that do not feel disrespectful to those of us who earned them and have lost friends and family who did also. Sometimes our kids agree just because they don't want us to feel bad, but I would never think to tattoo my kid's college symbol on me because I didn't earn that, right? Thank you for understanding how very sacred this is to us. It feels like some folks who get this tattoo to show support have no idea what we went through. So, this is much like cancer ribbons, so it's okay for someone who doesn't have cancer to wear it for someone else? I have cancer. <laughs> it somehow picked me, but not you, so you shouldn't wear my ribbon. It's about Co? support. Quit being so political about it. And speaking of, some <laughs> the Marines gave their moms their Eagle Globe and anchor. They didn't earn that, right? So, how is it okay to have? None of that bothers me, and like I said, if you don't like my post, remove yourself. Cringy, remove but... yourself. <laughs> Mocny tekst. Military and cop baby announcements. All she wanted was a back rub. O, 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 Mamy połączenie dwóch niesamowitych gałęzi amerykańskiego kontentu. Rodziny wojskowe lub rodziny policjantów plus baby announcements. O baby announcements to w ogóle można by zrobić y, oddzielny materiał. A tutaj mamy jeszcze w połączeniu z, z wojskowymi. All she wanted was a back rub. Uwielbiam, kiedy te baby announcements nawiązują do tego, w jaki sposób spłodzili to dziecko. Wszyscy na pewno. Marzą o tym, żeby się tego dowiedzieć. Wasi bliscy, rodzina, znajomi z klasy, którzy to zobaczą na Facebooku. E, idziemy na morękę. Dziękuję za suba. Was a back rub. I cannot imagine posting this on Facebook for my family to see. Repulsive. Instead of getting locked up, we got knocked up. Along the same lines as the fnów. Dziwny King, zachowajcie to dla siebie. Znaczy, dziwny. W ogóle nie dziwny, dużo ludzi ma. He's carrying, and so am I. Tak, on nosi broń, a ty ciążę. Nie wiem, czy są to dwie rzeczy, z których powinniście być porównywalnie dumni. King, <laughs> Przede wszystkim, co to za zestaw? Co to za outfit? Te spodenki wyglądają jak są rozmiaru, czy też spódniczka rozmiaru dla noworodka. Z tym, że z olbrzymią kokardą i falbankami, co jest dla mnie trochę dziwnym strojem dla noworodka. Nieważne, koszulka dla takiego, nie wiem. Półrocznego dziecka. I. Czy to są. Nie wiem, na ręce albo na stopy takie okrzywacze Na dorosłej osoby, ewidentnie. Co tu się dzieje? My Znów jej się żart udał, a ja jej przerwałam bezczelnie. We're pregnant. We're... Czy to jest jakaś informacja o tym, że, że poroniła, czy po prostu błąd gramatyczny? Że chciała napisać we're pregnant. Pregnant. Were you pregnant? Are you pregnant? Or were you pregnant? Or we're pregnant? Certainly not we're. You were pregnant? That's why grammar matters. Welcomes home husband from 18 month tour. When your husband's job is your whole personality, vehicle edition. Dependa USMC wife. Oop, there it is, the sticker. Marine wife. Navy sis. Marine girlfriend. Okej, okay, Navy sis. Jeszcze nie widzieliśmy, ktoś się chwali, że jest siostrą żołnierza. Były było dużo ciotek, oczywiście żony, dziewczyny, Fred. mężowie. When He's a Marine. First of, fight. He's loyal, honor, courage, commitment. Core values simplify. Ooh He's a Marine. More dependent. What? Nie wytrzymam. A Awa. Ajajajajajaj, ajaj, ajaj, ajaj. jeszcze te- Te ich zawołanka dziwne, które im się wydaje, że każdy kojarzy, jakieś semprefai URA! Uf! Zróbmy to sobie jeszcze raz He's a marine. First of O Boże, Marudzik pisze <laughs> Nie, to Occam Spoon pisze, po takim filmiku dołączyłbym do Isis Czy to miał Hasan na myśli, kiedy mówił, że Ameryka zasłużyła na 9/11? Fight. He's loyal. Honor, courage, commitment. Core values simplify. Ura! He's a Marine. Mord. In the content. She served too. <laughs> tak już wiemy, co serwowała. Przerabialiśmy to. Hey girls, so we realized your husband is an Army, so we can't purchase the baby items. No offense, it's just disrespectful to my husband. We don't mix branches What? Uh, we don't mix branches? W sensie, że nie we w not buy items from people who are not in the army? Co jest? Okay, I'm not sure how to respond to that We don't mix branches oh, We're dependents, not military, it's my posting and what does their jobs have to do with baby items? Not to be rude, but that's ridiculously childish and sounds like entitlement. But thank you for letting me know. Have a good night. The army just has standards, and as an army wife, I have to withhold that expectation. I think she meant uphold, because withhold doesn't make sense. This is an army base, Marine. Okay, bo jej mąż jest w armii, a jej mąż jest w marines, co nie jest armią, jak się dowiedziałam dzisiaj, więc jest jakiś beef między nimi. You guys are on our turf, sweetie. <laughs> a license plate for you. Mrs. Master Sergeant. Oop, we. We got another one. What does this one say? Dependa. You think serving in the military while we feed, house, clothe, insure, and educate you and your entire family, all while paying you, makes any difference? I was a Desert Storm wife. Does that matter? No. Sup what the heck? O, sorry, to naprawdę przez przypadek się przewinęło tym razem. Naprawdę przez przypadek, ale zobaczmy jeszcze raz. A, chyba słuchawki mi padły. Przełączę się na inne. Sorry, bez kocich uszu dalej będzie. Honor, courage, commitment. Core values simplify. Ura, he's a marine. More dependent content. She. Dependent content is my favorite. Let's. More dependent content. You think serving in the military you? are there any stay-at-home moms here that are also military wives i'm in need of some support what do you do while your spouse is away i'm having a very hard time with all this i met this wonderful guy online and he really wants to meet up is it wrong for me to do so while my man. yes it is wrong and is deployed <laughs> i just boarded a plane i went on and they announced active military because my husband is active military in the past i've never had trouble with that especially when i was with my husband. But today I'm alone, and when I showed my military ID to board, the worker said, "Next time, only active military." I told her that my husband was, and she said, "I know, but only active military." Rather than talk about it, I just said, "Okay," and went on board. Is she right? When I got my ID, I was told that I had the same benefits as him. Not. Ona próbowała pokazać jakąś odznak, jakieś papiery, wsiadając do samolotu, że jest żoną żołnierza. To w samolocie też mają jakieś przywileje. For airlines, honey. When I became a military spouse, I thought I would get free stuff. WTF? She said, "I'm a military spouse. It should be free next time." Thank a military spouse. E, że co powinno być za darmo cały cały posiłek? Rozumiem, że macie jakieś zniżki, w sensie twój mąż ma jakieś zniżki, ale zniżka to nie to samo, że powinno... to musi być jakieś rage bait. Ten never once was i told that we'd get free stuff. but what is the entitlement here? as a navy spouse, since we all serve in the military too, we agree. they don't understand our sacrifices at home or what it's like to go to war from home. don't tip them. that's their tip. our sacrifices as a spouse. And they said, i'm sorry my deployment wasn't worthy of your discount. you're welcome for my service. Dlaczego przypadkowy Twoje serwowanie wiadomo czego. Przecież to nie kelnerowi zaserwowałaś, tylko swojemu mężowi. You're welcome for my <laughs> Let me say this now. The only reason why I have a Tinder is because I found out my boyfriend still uses his. He deletes his app for when he's around me, and so now I have a Tinder, and I'm patiently waiting for the moment he sees this. We've been together for almost two years, Garrett. What the hell are you doing on Tinder? I'm giving up my future for your military future, and you spend your spare time talking to new girls on Tinder. Why have you fallen out of love with me? And how can I fix it, Allison? Oh wow! Oh wow! Yes, a small to that. Oh, no! Mam nadzieję, mam nadzieję, że to nie był prawdziwy screen. Ulaska zrobiła konto na TikToku tylko po to, żeby jej facet przeglądając. Na TikToku, na Tinderze. Tylko po to, żeby jej facet przeglądając Tindera trafił i. Na jej przesłanie. Just leave the man. My friend is hiring for his company and the resume came in. Military spouse. She's dead serious. Branch, US Navy. Rank, military spouse. You've heard of the pteranodons. Here comes the Reservasaurus rex. Wow. My own... Okay, czasami pokazuje na koniec TikToka jakieś po prostu memy ze swojego środowiska. Większość jest tak tragicznie nieśmieszna. Is my favorite. Let's go. A military wife. A military life is not known until it is lived. You may think you know, but you don't until you actually live it. Sometimes it's easy and great. Other times it's depressing and lonely. But Only a certain number of ladies can endure what we endure, but we wouldn't change it for the world, because we stand for something and love what we stand for Support. W tamtym podmienić military wife na emo, ivanesence e, fans e, <laughs> super hulok. I totalnie mogłabym wkleić to na swojego bloga w okolicach 2010. -ego. For something and love what we stand for. Support our troops. Support our troops. Support our. Aye aye <laughs> Zawód streamer, pozycja <laughs> wicka siłowiz. <Shibavis. laughs> Śmiało to tu idzie. <laughs> Powiedziałam, super hulog. a nie super pulok. <noise> Uspokójcie się ślązacy. <noise> Dobra. Ach. Bartek mnie zdemaskował na czacie. Nigdy nie byłam ani nigdy nie oglądałam Doktora Hu, ani nie oglądałam nigdy Supernatural. Widziałam tylko jednego Sherlocka. Tylko jeden odcinek Sherlocka. Uprawiam... Stolen valor na streamie i muszę się do tego przyznać teraz. I biorę odpowiedzialność za swoje czyny. Accountability jest czymś, co zawsze dla mnie, jako kreatora kontentu, było bardzo ważne. Dlatego mam nadzieję, że wszyscy, których uraziłam, wybaczą mi i będziemy w stanie przejść nad tym incydentem do porządku dziennego. I dalej e, tworzyć wspaniałą społeczność w tej części internetu, którą nazywamy domem. Mofman.pl, dziękuję za suba. Co to pulok? Jak dowiedziałam się oglądając Życie na Kredycie, e, to znaczy penis po śląsku. Bartek napisał mm, nie.

With me, the beast in him will awaken and they'll never find your body. Yes, he made me this t shirt. Did he really, though? How often do wives get to go with their husbands when they're deployed? My husband is special forces in the army, and we both want me to go with him as much as possible. I don't want to get my hopes up, though. I hate to break it to you, but your hopes are too high. Mommy of four. Hubby deployed. Looking for something quick on the low. Wine lover. Hashtag on the base. Hashtag support our troops. Green lives matter. Not your husband's, I guess. <laughs> Base housing can't be that bad. The neighborhood in question? Mrs. E9. <laughs> is the food of the commissary donated? Because it's never fresh. There's more wax on the cucumbers than on crayons. And the pay for a bagger scam is getting old. Um I mean, if you didn't know, the baggers at commissaries are only paid in tips. Um, so yeah. <laughs> you will address me by my husband's rank. Przy okazji tego tematu odkrywamy tyle kolejnych wspaniałych rzeczy na temat Stanów Zjednoczonych. Jak to, że ktoś na najwyraźniej na ich, nie wiem, stołówkach wojskowych czy gdzieś zarabia wyłącznie na piwkami. Nie mam pojęcia kto, bo w sumie nie, nie wiem o co chodzi w połowie tych postów. You will address me by my husband's rank. Um, yeah. I need to. <laughs> okay, well, I'm military. My husband's in the military, okay? When we first PCS'd here, I started working at a retail store, and I don't remember taking care of any dependas. Most of the dependents that showed me their ID for the discount were super chill. Dobra, yap, yap, yap. I've got one. Can I drop like a real wife? Is that what makes somebody a wife? Is by having a job? <laughs> what More dependent content for your entertainment. Yes, Today's episode, Tattoos. Starting off small. This is just weird. Wife of an American soldier. że to był taki tatuaż z wąsem, wiecie. To byłby milenialski stolen valor. Army wife with this weird star that people usually have on their elbows. I think that's the only time I've ever seen this star. I little designs around it, that I don't... <laughs> Czy tam było napisane Senpai? Nie, tam było napisane Semperfai. To jest jakieś ich nie wiem, motto któregoś z, z tych wojsk. <laughs> nie znam się na nich. Okej, okay, to. <laughs> to może być absolutnie najgorszy tatuaż, jaki widziałam. A wiecie, że jestem specjalistką od okropnych tatuaży. I know how wiedzieć, going to the tattoo shop? And the person tattooing you is like, "You know what, yeah, this is a great idea. Zippers, camo, what could go wrong as a <laughs> 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 uh, tattoo <laughs> <laughs> tattoo artist, I would refuse this one might be um, my favorite, not only is it." egregiously huge but either you couldn't spell or your tattoo artist couldn't spell either way horrible broken by battle wounded by war my love is forever to you i swore i will quite your silent screams quite not quiet quite like a get showing love to your partner but ten out of ten these tattoos are lasting longer than the marriage. The last zdjęcia. jaj, O, to już koniec, koniec dependa content, a przynajmniej koniec tego, tego folderu od użytkowniczki the sweetest dependa. I ja myślę, że to wszystko, co powinniśmy wiedzieć o tym fenomenie, bo nam wystarczy. A ja właśnie dostałam Wiadomość od męża, że gdyby z parteru była, słuchać jakieś krzyki, to udało mu się w końcu zajebać tego jebanego hipopotama i mówi o jakimś bosie z Elden Ringa. Może wy będziecie wiedzieć, znaczy, mam nadzieję, że mówi o jakimś bosie z Elden Ringa. Mam nadzieję.